Hej, siemano, z tej strony stary, a mianowicie BANGUŚ! I witam was w kolejnym odcinku, niesamowite widzowie. Dopiero mamy, nie wiem, 10 styczeń, 12 styczeń, a tu już jest kolejny odcinek, niesamowite. Właśnie tak sobie myślę, że rok 2023 przyniesie mi nowe siły i może w końcu zacznę regularnie publikować filmy. Co prawda, może nie będą to codziennie, tak jak były kiedyś, ale może... dwa w tygodniu powinny wystarczyć, więc jeżeli takie warunki wam się podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oczywiście i subskrybera, a wtedy będziemy wiedzieć, że no warto robić takie materiały. A dzisiejszy odcinek będzie opowiadał tak naprawdę o tym, co udało mi się już kupić w 2023 roku, co nie było możliwe do zobaczenia na pokoju gracza, więc no więc tak, zaczynamy intro. Ej, ty, zostawiłeś już łapkę w górę? No dobra, tak bez beki. To widzowie, od razu powiem na starcie, że nie ma tutaj gier, ponieważ pomysł nagrania tego odcinka przyszedł mi dokładnie 30 minut temu, więc stwierdziłem, a dobra, nagramy sobie. I są to tak naprawdę figurki i hełm, albo nawet hełmy, co jest naprawdę spoko. Naprawdę spoko, powiem wam, że no, wyglądają epicko. Ale nie przedłużajmy i zaczynamy. Pierwsza figurka wygląda ona tak, jak widzicie, albo o tutaj damy trochę więcej światła. Na pewno będą przebitki, bo to będzie profesjonalny materiał. Tym razem się stary postara. Jest to figurka, o której mało osób wie, z jakiej ona gry pochodzi, a ona jest tak naprawdę z gry Ubisoftu, czyli Ghost Recon Wildlands. Figurka nazywa się Upadły Anioł i tutaj no, materiał jej trochę spada nonstop z głowy, ale to nie jest problem. Prezentuje się ona naprawdę niesamowicie i pierwszy raz, gdy ją zobaczyłem, to od razu myślałem sobie, fajnie byłoby ją mieć, udało mi się ostatnio to zdobyć na OLX-ie, więc jestem bardzo zadowolony. Możecie dać znać w komentarzu, jaką ocenę dajecie pierwszej figurce. Druga figurka, powiem, że nie cieszyła się u mnie aż takim zainteresowaniem, ale stwierdziłem, że kurde, no why not? Jest to figurka z gry Doom, tej z 2016 roku z kolekcjonerki i muszę wam powiedzieć, że to, co mi zaimponowało, to rozmiar tej figurki. Dobra, mamy Triss Wieśka. Możecie sobie mniej więcej teraz zobaczyć, jak Triss Wieśka wygląda w porównaniu do właśnie naszego tutaj potworasa z Dooma. To, co jest bardzo fajne w tej figurce, to dodatkowo macie slot na baterię, a co za tym idzie, możecie sobie tutaj odtworzyć zawleczkę i włączyć takie delikatnie czerwone światło, którego prawdopodobnie teraz nawet nie widać. Dodatkowo tu jest wentylator, który tam się kręci i robi taki, wiecie, fajny efekt wow. Znaczy, no, może nie aż takie duże wow, ale fajne. No i widzowie, teraz przechodzimy do grubych rzeczy, bo trzeba nawet zdjąć okulary i zdjąć czapeczkę oczywiście. Dodatkowo teraz ciebie w ogóle nie widzę. Jest to hełm z kontynuacji Dooma, czyli Doom Eternal. Nie pamiętam, który to jest rok. Idealnie możecie sobie go tutaj, nie wiem jak będzie jakość audio, ale idealnie możecie sobie go tutaj założyć. A co dodatkowo, można ściągnąć sobie tutaj tą przednią klapkę dosyć intuicyjnie i przełączyć switcha, który powoduje, że świecą się tutaj dodatkowe diody LED. Bardzo fajny dodatek, jeżeli o to chodzi. Mi się bardzo podoba i bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć tą, jak widzicie, unikatową rzecz, jaką jest hełm z Doom Eternala. I szczerze powiedziawszy, te wszystkie trzy rzeczy kupiłem na OLX-ie od tego samego ziomeczka, więc pozdrawiam. Widzowie, zmęczyłem się przy tym hełmie z Dooma Eternala. Ostatnia rzecz to kolejny hełm. Tylko że w tym wypadku jest taki problem, że ledwo mieszczą mi się nawet uszy, a co dopiero okulary. Więc ściągamy sobie okulary i zakładam. Oto i on. Nie wiem jak mnie słychać tak samo, ale jest to, jak widzicie, broda mi wystaje i tego nie lubię, więc muszę kupić sobie chyba czerwoną kominiarkę. Stwierdziłem w nocy, że to nada niepowtarzalny charakter, ale dodatkowo można sobie włączyć podświetlane oczy. Nie wiem czy to widać, ale są 3 stopnie podświetlenia niebieskiego, oczywiście my chcemy najjaśniej, i 3 stopnie podświetlenia czerwonego, więc no też chcemy najjaśniej oczywiście. To co jest problemem, tak jak mówiłem, to zdecydowanie... Ja mam za dużą głowę na ten hełm, ale jest on trochę rozciągany, co pewnie wam pokażę na jakimś zbliżeniu i tym podobne, więc no nie jest tak tragicznie, jakby było, gdyby się nie rozciągało. O, podnoszę czapeczkę. Widzowie, koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tego odcinka. Ja wiem, że prawdopodobnie będzie to oglądało mała ilość osób, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to chęć do nagrywania, która wydaje mi się ostatnio trochę bardziej powróciła.
Więc mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, tak jak mówiłem. No i do zobaczenia w kolejnych treściach, które postaram się ogarnąć. Elo!